Przyjm Boże, 22 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Pokarmem moim jest czynić wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To wytyczne całego ludzkiego życia Jezusa. Swoją postawę służby streścił w obrzędzie obmycia nóg swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy. A my przepychamy się i walczymy o zaszczyty wśród ludzi. Czasem z uśmiechem spoglądam na różne dopiski przy nazwisku, które mają pokazać, jak ktoś bardzo jest ważny w swoim odczuciu. Bo dla odbiorcy może uchodzić za mądrego, dopóki się nie odezwie. Wtedy cały czar pryska. Jeśli mamy być uczciwi względem wiary i w oparciu o nią chcemy budować swoje życie, to musimy w nią wejść na maksa. Zobaczmy, że przy chrzcie po polaniu wodą i nadaniu imienia następuje obrzęd namaszczenia głowy olejem. Nie zwracamy na niego uwagi, bo tak zawsze było, więc po co się zastanawiać, co on oznacza. I to bardzo źle, bowiem gdybyśmy byli świadomi tego gestu, nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Nie byłoby potrzeba przypominać nam słów: kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. Namaszczenie w czasie chrztu daje nam godność przyjaciela Boga. Bo tej godności nie ma większej ani na ziemi, ani w wieczności. Bez sensu jest więc walka o pierwsze miejsce, bo przyjaciele Boga traktowani są sprawiedliwie bez względu na zasługi. Chociażby na przykładzie pracowników z winnicy, gdzie każdy za pracę otrzymał denara, choć różny był ich wysiłek. Pierwsze miejsce to nie tylko świecenie i wywyższanie się, ale przede wszystkim dobry przykład dla innych. A najlepszym przykładem jest służba. Kiedy Jezus przemierzał okolice, był zapraszany do różnych domów. Nie gardził nikim, nikogo też nie faworyzował. Jak mówi święty Cyryl, chociaż Pan znał przewrotność faryzeuszy, przyjmował zaproszenia na ich uczty, aby być przydatnym poprzez swoje słowa i cuda dla tych, którzy w nich uczestniczyli. Dlaczego to czynił? Bo każda okazja była dobra, żeby przez rozmowę i naukę przybliżyć ludzi do Królestwa Bożego. Mówiąc o okazji, trochę ich marnujemy, bo ciągle czekamy na lepsze warunki, na lepszy czas. Jezus wykorzystywał każde wydarzenie, żeby realizować swoją misję i zachęca nas, abyśmy czynili podobnie. Czas naszego ziemskiego bytowania to nie czas zajmowania pierwszego miejsca. To nie czas skupiania uwagi innych na sobie i jednoczesnego dogadzania sobie. To raczej czas wybierania ostatniego miejsca. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czy pamiętamy o tym? Tradycja Kościoła mocno podkreślała kluczową rolę, jaką odgrywa cnota pokory, o której mówi Pan Jezus w domu faryzeusza. Wielu ojców Kościoła definiuje tę cnotę podobnie jak święty Grzegorz, matka i mistrzyni wszystkich cnot. Jezus zaleca, by uważać się zawsze za niższego, niż można się spodziewać, by usiąść na ostatnim miejscu. Papież Benedykt XVI w Deus Caritas jest napisał: ta przypowieść w swoim najgłębszym znaczeniu przywodzi na myśl postawę człowieka wobec Boga. Ostatnie miejsce może oznaczać stan ludzkości zniszczonej przez grzech. Stan, który jedynie wcielenie jednorodzonego Syna może wywyższyć. Właśnie dlatego sam Chrystus przyjął ostatnie miejsce na świecie – krzyż. I właśnie poprzez tę radykalną pokorę odkupił nas i ciągle nam pomaga. Mądrość Syracha daje nam gotowy przepis na sukces. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy. A każdy, kto jest prawy, będzie Cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. I to jest bardzo trudne. Bo gdzieś w nas, w środku, jest taka chęć pokazania się, że jestem lepszy. Może nie zawsze, ale w konkretnych sytuacjach. Jeżeli święty Augustyn mówił, że na wyżynę nieba wchodzi się krokami pokory, to widzimy ją jako warunek konieczny, żeby to Bóg mógł nas wywyższyć. Jezus odwraca porządek rzeczy. W Jego Królestwie nie będą obowiązywać ludzkie układy i zależności. Uhonorowany będzie ten, kto jest pokorny. Przed każdym z nas, mam taką nadzieję, czas życia wiecznego, czas, gdy Jezus przesadzi nas wyżej. Wszystkich bez wyjątku, którzy tam są, którzy się tam znajdziemy. Będziemy mogli to wyższe miejsce przyjąć, bo Jezus nas do tego przygotuje poprzez doświadczenie różnych cierpień, tu, nisko, na ziemi. Nie brońmy się przed nimi, bo one przygotowują nam chwałę nieba.
Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.